spodziewamy się młodzieży z, jeżeli nie ze wszystkich, to z wielu szkół podstawowych i średnich miasta Krakowa i nie tylko, które będą tutaj do nas zachodzić, przychodzić na te żywe lekcje historii i w ciągu, powiedzmy sobie, do 15 listopada codziennie będziemy mieć do dyspozycji dla tej młodzieży 4 godziny. To będą żywe lekcje historii z nauczycielami, z młodzieżą na eksponatach. Serdecznie witam, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że znajduję się w tym klubie, zresztą nie po raz pierwszy. Pan prezes kiedyś mi wypomniał, że złożyłem deklarację wiele lat temu wstąpienia do tego klubu, ale mi pokazał ankietę, którą wypełniałem, ale ponieważ zapomniałem dołączyć zdjęć, więc nie mam legitymacji. Ma pan ze zdjęciem. Ta wystawa jest specyficzną wystawą, bo wystawą pokazującą jakby historię, walkę o wyzwolenie i odzyskanie niepodległości, o pewnych rzeczach, które są jakby takimi smaczkami, albo ze względu na swoją wartość, albo ze względu na swój charakter, no taki ciekawostkowy, no. Kwestia portu wojennego pod Wawelem jest na przykład rzeczą, o której mało osób wie, że taki port wojenny był na Wiśle. Jeżeli popatrzymy na kolekcję biżuterii powstańczej, no to wiemy z historii, z przekazów, że coś takiego było, że była żałoba narodowa, że noszono taką biżuterię, ale mało kto widział takie rzeczy. Tu jest cała tego kolekcja. Nie mówię o znakach, o odznaczeniach. Ja bardzo chciałem podziękować państwu wszystkim za to wszystko, coście zrobili tutaj, bo ono naprawdę ma swoją wartość i będzie miało, będzie zapamiętane przez historię. A pan prezydent, jak nie mówi, że nie ma legitymacji, to proszę państwa, ta legitymacja jest.